Jak traktować objawienia prywatne? No, jak sama nazwa wskazuje, są to objawienia prywatne, czyli można powiedzieć, że to jest prywatna sprawa, jak będzie te objawienia traktował. Mamy oczywiście to objawienie oficjalne, obowiązujące nas wszystkich, a te objawienia prywatne można traktować o tyle, o ile. Pomagają nam w miłości do Jezusa, do Jego matki. W tych objawieniach prywatnych trzeba by odróżnić te objawienia, które są zatwierdzone przez Kościół, i te, które nie są przez Kościół zatwierdzone. Jest to bardzo ważne kryterium. Ale też ważnym kryterium są owoce, które te objawienia rodzą. Ja sam osobiście mam takie miejsca związane z objawieniami prywatnymi, takimi jak w Lourdes, jak w Fatimie. Które bardzo mnie te miejsca poruszają, i to przesłanie z tych miejsc bardzo jakoś dotyka mojego serca, i myślę, że wielu ludzi tym przesłaniem Maryi z tych miejsc było poruszonych, jest nieustannie dotykanych tym słowem, które tam się głosi, czy spowiedzią, która nieustannie tam trwa. W objawieniach prywatnych też trzeba się wyzbyć takiego lęku, bo niektórzy boją się, Yy, nie uznać jakichś objawień prywatnych z tego względu, że boją się, że odrzucą, nie wiem, jakieś Boże przesłanie. Nie ma się czego bać. To, co nas obowiązuje, to jest katechizm, to jest Ewangelia, Słowo Boże, to jest nauczanie Kościoła. Nie ma tutaj takiego ścisłego obowiązku, ale warto też mieć otwarty umysł, otwarte serce. Taką największą wpadką moją, Osobistą było to, że kiedyś nie popatrzyłem dobrze na bilety lotnicze, miałem wracać do Polski.